Coraz więcej chorób we współczesnej medycynie wymaga modyfikacji żywienia, czyli lekarz po rozpoznaniu jednostki chorobowej powinien razem z pacjentem przedyskutować możliwość leczenia poprzez zmianę nawyków żywieniowych, pewnych składników żywieniowych. Taką chorobą, która wymaga leczenia żywieniowego, jest cukrzyca, jest nadciśnienie tętnicze, są choroby nerek, hipercholesterolemia, ale także, proszę Państwa, niepłodność. Dieta, która wspomaga zdrowie płodności, tak zwana dieta niepłodności, nie stanowi niezależnej terapii. Jest to leczenie, które wspomaga leczenie lekarza, czyli leczenie medycyny konwencjonalnej. Często padają pytania, jak skuteczna jest dieta, jeżeli chodzi o zdrowie płodności. Takich statystyk nie prowadzimy, ponieważ nie prowadzimy monoterapii w postaci diety. Każdorazowo mamy tu leczenie skojarzone, czyli jest duża rola lekarza, rola psychologa, instruktora, jak również dietetyka. Natomiast dieta zawsze będzie miała kluczową rolę, szczególnie w okresie prekoncepcyjnym, wtedy, kiedy kobieta przygotowuje się do poczęcia. Osoba z niepłodnością, czy para małżeńska z niepłodnością może wymagać leczenia z powodu alergii pokarmowej. Może wymagać leczenia żywieniowego z powodu współistnienia choroby autoimmunologicznej albo choroby tarczycy, albo choroby trzewnej. Może również wymagać leczenia z powodu współistnienia u jednego albo dwóch małżonków zespołu metabolicznego, który objawia się między innymi podwyższonym wskaźnikiem BMI, który jest objawem popularnie nazywanej otyłości. Pacjenci z zaburzeniami płodności popełniają bardzo wiele błędów, jeżeli chodzi o prawidłowe nawyki żywieniowe. Wydaje się, że najbardziej szkodliwe jest nieregularność spożywania posiłków, unikanie posiłków, przede wszystkim śniadań, jak również spożywanie bardzo późnych kolacji oraz spożywanie żywności wysoko przetworzonej. Jest to żywność zubożała, która nie zawiera bardzo wiele cennych składników dla zdrowia ogólnego, ale również dla zdrowia płodności. Pamiętajmy, że żywność wysoko przetworzona nie stanowi naturalnego potencjału antyoksydacyjnego. Często posiada związki, makroelementy, tak jak białka, tłuszcze i węglowodany, zmienione, jeżeli chodzi o skład, jeżeli chodzi o ich budowę. Tego rodzaju żywność powoduje tak zwany głód molekularny, czyli spożywamy objętościowo żywność, natomiast nie dostarczamy odpowiednich składników, szczególnie minerałów i witamin. Nadmiernie podwyższonej masie ciała towarzyszą bardzo liczne zaburzenia metaboliczne. Możemy sobie wyobrazić, że osoba z nadwagą jest tak naprawdę codziennie w tak zwanym minimalnym zapaleniu metabolicznym. To tak, jakby była codziennie przeziębiona. Oznacza to, że procesy zapalne dotykają niemal wszystkich tkanek organizmu. Układ rozrodczy i płodność jest szczególnie podatna na tego typu przewlekłe infekcje, zapalenia i dlatego jest bardzo ważne, aby przywrócić właściwą masę ciała. U osób z otyłością normalizacja masy ciała prowadzi w przypadku kobiet do normalizacji funkcji jajników, do normalizacji cyklu miesięcznego, do poprawy wskaźników owulacji i bardzo często do poczęcia. U kobiet, natomiast u mężczyzn prowadzi do normalizacji jakości nasienia, do poprawy ilości plemników oraz ruchu spontanicznego. W tej grupie zaburzeń zalecenia dietetyczne muszą być wspomagane aktywnością ruchową, czyli wysiłkiem fizycznym, który już w tej chwili wiemy, że powinien być zaplanowany na przynajmniej 30 minut codziennie przez minimum 5 dni w tygodniu. To jest 150 minut aktywności fizycznej w ciągu tygodnia. To jest minimum, którego organizm potrzebuje dla normalizacji funkcji endokrynnych, nie tylko u pacjentów z zespołem metabolicznym i otyłością, ale również u pacjentów z innymi schorzeniami. Znaczna część chorób alergicznych to choroby związane z alergią pokarmową, której podstawą leczenia jest wyeliminowanie składnika, na którego pacjent czy pacjentka jest uczulony. I wybór tego pokarmu, który należy wyeliminować, należy poprzedzić pełną diagnostyką alergologiczną.
Dlaczego to jest ważne? Choroby alergologiczne manifestują się objawami ze strony skóry, błon śluzowych, takimi jak na przykład wysypki, czy katary, czy kaszel, ale bardzo ważnym narządem, w którym toczy się proces alergiczny, są włókna mięśniowe, to są mięśnie. W astmie oskrzelowej to są mięśnie oskrzeli. Natomiast u pacjentów z niepłodnością, mięśniem, który może podlegać nadmiernej czynności skurczowej po spożyciu pewnych pokarmów, jest mięsień macicy i możemy tutaj oczekiwać objawów takich jak poronienia. Jest to zwłaszcza typowe dla pacjentów z alergią krzyżową, czyli uczulonych jednocześnie na pyłki roślin, którzy krzyżowo reagują objawami alergii na spożyciu pokarmów, tak jak na przykład osoby uczulone na pyłek brzozy zareagują nadmienną czynnością skurczową, nadmiennym wydzielaniem z błon śluzowych po spożyciu jabłka. My tutaj w poradnie macierzyństwo i życie stosujemy 3-dniowy zapis żywieniowy, czyli pacjent wypełnia 3-dniowy dzienniczek żywieniowy, na podstawie którego oceniamy jego odżywianie i jakościowo, i ilościowo. Czyli oceniamy, co jadł i jak jadł, w jakich okresach. Następnie stosujemy optymalizację odżywiania, czyli na podstawie tego, co pacjent zapisał, optymalizujemy charakterystycznie dla płci, dla wieku, dla chorób współistniejących, wyliczamy prawidłową kaloryczność diety, obliczamy ilość białka, ilość węglowodanów, ilość tłuszczy na kilogram należnej masy ciała, czyli cały ten taki zabieg dietetyczny. Następnie na podstawie badań diagnostycznych przygotowujemy zalecenia, najczęściej diety eliminacyjnej lub diety rotacyjnej, ponieważ badania diagnostyczne pokazują, których pokarmów nie należy spożywać. Czy też badania genetyczne, czy też badania immunologiczne, czy enzymatyczne mogą nam wskazać, czy nie możemy jeść nabiału, bo mamy nietolerancję na nabiał, czy nie możemy jeść nabiału, bo jest nadwrażliwość na nabiał, czy szkodzi nam cukier z nabiału, czy nam szkodzi białko z nabiału, czy też inne związki. Teraz diagnostyka pomaga rozwiązać problem, dlaczego danej grupy pokarmów mamy nie jeść. I następnie przygotowuje się taką odpowiednią dietę na podstawie optymalizacji badań diagnostycznych i też, jeżeli mówimy o diecie płodności, należy zastosować parametry dietetyczne właśnie w okresie prekoncepcyjnym. Czyli na przykład w przypadku kobiet odpowiednia ilość kwasu foliowego, dieta nie może być zanieczyszczona metalami ciężkimi, nie może mieć dużej ilości witaminy A i też innych czynników. Innym bardzo ważnym aspektem są choroby autoimmunologiczne, często rozpoznawane u pacjentów z niepłodnością. Tych zaburzeń autoimmunologicznych, które polegają na skierowaniu pewnych przeciwciał przeciwko własnym komórkom organizmu, jest pewna grupa. Natomiast najczęściej przewodu pokarmowego dotyczy choroba trzewna. Jest to choroba, w której codziennie spożywany pokarm, chleb, może stać się głównym wrogiem pacjenta. Gluten i białka gliadynowe zawarte w pszenicy, w życie czy w jęczmieniu mogą doprowadzić do uszkodzenia struktury jelita, do spłaszczenia błony śluzowej jelita, usunięcia struktury kosmkowej, wygładzenia i tym samym ustaje funkcja wchłaniania składników odżywczych, minerałów, witamin, właściwe wchłanianie tłuszczów z przewodu pokarmowego i pacjent rozwija pełnoobjawowy, wielonarządowy zespół niedoborów. Typowym niedoborem w chorobie trzewnej jest niedobór żelaza, przewlekła anemia, pacjentka jest zmęczona, niezależnie od wykonywanej pracy, właściwie budzi się zmęczona. Leczenie preparatami krwiotwórczymi, witaminami, żelazem nie przynosi efektu tak długo, dopóki nie zostanie postawione właściwe rozpoznanie na podstawie badań serologicznych, czyli badań krwi, na podstawie biopsji jelitowej i ewentualnie badania genetycznego. Leczenie polega na wprowadzeniu diety bezglutenowej przez całe życie. Już po 3-4 miesiącach może być przywrócona pełna funkcja układu rozrodczego i może dojść do poczęcia dziecka. I od tego momentu nie jest konieczne dalsze leczenie.
innymi metodami, ponieważ dieta bezglutenowa jest lekiem na całe życie dla takiej pacjentki. Aby prawidłowo zadbać o zdrowie płodności mężczyzny, czyli o prawidłowy parametr nasienia, należy spożywać bardzo dużo m.in. antyoksydantów, żeby równoważyć stres oksydacyjny, naturalnym potencjałem antyoksydacyjnym pochodzącym z diety lub suplementów. My tutaj się skupiamy bardzo dużo na diecie w tym zakresie, jak również aby spożywać prawidłowe proporcje kwasów omega-3 i omega-6. Badania naukowe wykazują, że takie czynniki jak witamina C, jak witamina E, beta-karoten, cynk, ale również i selen, L-karnityna, acetylo-N-cysteina wpływają pozytywnie na zdrowie płodności mężczyzn na poziomie właśnie prawidłowych parametrów nasienia, jak również kwasy tłuszczowe, które budują błonę główki plemnika, też jest bardzo ważne, aby pacjenci, czy też osoby, które chcą zastosować profilaktykę zdrowej płodności, jeżeli chodzi o mężczyzn, nie spożywali zbyt dużej ilości kwasów wielonasyconych, czyli żeby dieta nie była wysokocholesterolowa, ponieważ to wpływa negatywnie na konkretnie na budowanie błony plemników. Możemy powiedzieć, że pacjentka, pacjent z niepłodnością w pierwszej kolejności wymaga diagnozy, oceny stanu metabolicznego, oceny stanu odżywienia, oceny jakości żywienia, rozpoznania choroby alergologicznej lub wykluczenia choroby alergologicznej, wykluczenia procesów autoimmunologicznych, których tkanki organizmu atakowane są przez tkanki gospodarza, przez przeciwciała, i również tutaj pewne znaczenie może mieć leczenie żywieniowe. Dieta czy też zmiana diety może stanowić niezależną terapię dla osób zdrowych jako profilaktykę zdrowia, również zdrowia płodności w okresie prekoncepcyjnym. Natomiast jeżeli mówimy o leczeniu, jeżeli mówimy o dietoterapii, która ma mieć efekt leczniczy, to mówimy o diecie, która jest terapią wspomagającą medycynę konwencjonalną, czyli leczenie ginekologiczne. Czyli nie można stosować diety w leczeniu niepłodności jako samodzielnej terapii. Powinna ona być zawsze uzupełnieniem leczenia medycznego, na przykładzie suplementów. Osoby, które stosują dietę eliminacyjną, mogą mieć niedobory, jeżeli samodzielnie stosują taką dietę i często zażywają suplementy jako uzupełnienie diety. Natomiast suplementy w leczeniu ginekologicznym stanowią część po stronie lekarza. Wiedzieliśmy, że temat nie jest prosty, bo jest to wypełnianie kart, są to dodatkowe badania, są to wyjazdy, natomiast byliśmy dosyć mocno podekscytowani całym tematem, bo chodziło przecież o to nasze wspólne pragnienie, pragnienie posiadania dziecka. Zmierzyliśmy się więc z tym wyzwaniem, czyli z tymi codziennymi obserwacjami, z wypełnianiem kart, z badaniami, z wyjazdami do Lublina. Przede wszystkim rzuciło bardzo nam się na uwagę to, że podejście w naprotechnologii jest takie bardzo kompleksowe. Nie ma patrzenia tylko na kobietę jako przyszłą matkę, tylko również ważny w całym temacie jest ojciec jako mężczyzna, jako przyszły ojciec. Pierwszą wizytę, którą odbyliśmy u doktora Barczętewicza, ta wizyta trwała prawie 3 godziny, kiedy to standardowe wizyty żonu bydgoskiego profesora to były wizyty maksymalnie 15-minutowe. Fakt, byliśmy do tej wizyty w Lublinie przygotowani, wiedzieliśmy, jakie badania mamy zrobić i te badania były podstawą do pierwszych wniosków, do pierwszych analiz, do tego, co jest istotne. Tak, do tego, co należy zbadać, jakie parametry należy monitorować. Jakby pierwsze pomysły dotyczące naszego przypadku. Za każdą wizytą, tak, jeździliśmy co 3 miesiące do Lublina, przy każdej wizycie analizował karty, analizował wyniki badań, które przywoziliśmy i podejmował kolejną próbę leczenia, kolejny sposób. W moim przypadku zupełnie na początku stwierdzono zbyt niski poziom progesteronu. Większość osób wie, że jest to podstawowy hormon, który odpowiada za zagnieżdżenie się zarodka i za utrzymanie go na początku, jak również w późniejszym okresie ciąży.
Został on uzupełniony przez stosowanie naturalnego progesteronu. Następnie zbyt wysoka prolaktyna. Też na to nikt nie zwrócił uwagi, a to takie no, podstawowe elementy, które mają wpływ na pojawienie się tej ciąży lub nie. W przypadku męża było to poprawienie parametrów nasienia, które nie były idealne i zostało to też poprawione poprzez stosowanie naturalnych suplementów diety. Zupełnie na pierwszej wizycie zostały przeprowadzone badania na utajone alergie pokarmowe. I na podstawie tych badań została specjalnie opracowana przez magister Magdalenę Machlarz, współpracującą z doktorem Barczętewiczem z Lublina, została opracowana taka prekoncepcyjna dieta. Kiedy otrzymałam ją do domu, byłam przerażona, tak? Bo z dnia na dzień musiałam wyeliminować ze swojej diety, można powiedzieć, podstawowe składniki naszej polskiej kuchni. Kurze jajo, mleko, pszenicę, żyto. Na szczęście pani Magdalena przysłała również cały plik przepisów, czyli to, jak zrobić chleb na zakwasie, na przykład gryczany albo gryczano-jaglany, albo ryżowy, czyli robiłam to sama. Jak zrobić mleko roślinne, żeby nie kupować za, nie wiem, 10 zł kartonika. Jak zrobić na przykład pyszne ciasto, pyszne, czekoladowo-bananowe. I tak dalej, i tak dalej. Więc na początku bardzo mi to ułatwiło sprawę. Następnie te przepisy zaczęłam tworzyć sama. Zredefiniowałam kompletnie kuchnię i okazało się, że tak naprawdę można jeść i zdrowo, i smacznie, co mąż z pewnością potwierdzi, tak że do dzisiaj tak jemy. Też jeżeli chodzi o efekty tej diety, to już po kilku tygodniach były one widoczne w samej poprawie śluzu płodnego. To był taki pierwszy znak, bo nie trzeba było wiele. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe efekty, ja przystępując do naprotechnologii, 14 dni w cyklu moim kobiecym źle się czułam. To była endometrioza, która po prostu działała na różne układy mojego organizmu. Po około 6 miesiącach stosowania diety ten czas zmalał do 1 dnia. W momencie, kiedy poczęła się córka, w zasadzie to było parę dni wcześniej, kiedy miałam już tam ostatnią miesiączkę, wzięłam tylko jeden środek przeciwbólowy, gdzie wcześniej one były brane przez kilkanaście dni. Więc powiem tak, no, dieta po prostu działa i trzeba być jedynie tutaj po prostu konsekwentnym. To, co tak? jest istotne, to w naprotechnologii nie ma winnych. Tak? Nie jest winny mąż, nie jest winna żona. Małżeństwo w naprotechnologii traktowane jest jako jedność. I tutaj nie ma sytuacji, że na przykład problem niepłodności leży po stronie żony i to ona jest winna. Nie ma również w drugą stronę sytuacji, że leży ona po stronie męża i mąż jest winny. Nie. Jest wspólny cel, jest wspólny problem. Razem dążymy do osiągnięcia celu. Efektem tego jest tak naprawdę pogłębianie jedności małżeńskiej. Chociażby też to, że wspólne wypełnianie karty, wspólne oznaczanie odpowiednich markerów na tej karcie, czy też wspólna dieta, z której razem korzystamy, tak? Też tutaj jest to podejście takie pełne godności, pełne szacunku dla małżeństwa, co jest widoczne no, na każdym etapie, czy na spotkaniach, czy za każdym razem, jak wyjeżdżaliśmy z Lublina od doktora Barczętewicza, to nie dość, że byliśmy za każdym razem podbudowani, bo zawsze usłyszeliśmy jakieś dobre słowo, które mieliśmy czas, żeby przemyśleć w drodze powrotnej, to również nigdy nie odczuliśmy, żeby w jakiś sposób nasza godność została urażona. W niecały rok doczekaliśmy się naszej córeczki, która urodziła się zdrowa 6 lutego tego roku. I widząc różnicę między leczeniem
standardowym, a leczeniem według standardów na protechnologii, chcemy wszystkich zachęcić do skorzystania z tej metody. My, będąc w 100% do niej przekonani, dzięki w zasadzie życzliwości miejscowego, tutaj naszego księdza proboszcza Józefa Orchowskiego, też przy pomocy i wsparciu księdza Pawła Zaleskiego, zorganizowaliśmy takie comiesięczne spotkania informacyjne w naszej parafii w Bydgoszczy, w Matki Bożej Fatimskiej, na które wszystkich chętnych zapraszamy. Ta metoda okazała się skuteczna i dlatego zachęcamy też innych, żeby z tej metody skorzystali, gdyż wierzymy, że większość przypadków, jak nie wszystkie, dzięki naprotechnologii mogą zostać zakończone sukcesem. Mąż ma być tym najbardziej wspierającym żonę wtedy, kiedy no, najczęściej to ona najbardziej doświadcza tych problemów. Stres doświadczany przez małżonków starających się o dziecko już od dłuższego czasu jest tak silny, jak stres doświadczany przez na przykład kobiety, które się dowiedziały, że mają raka, albo przeżyły zawał serca, lub też straciły kogoś bliskiego. Może również wymagać leczenia z powodu współistnienia u jednego albo dwóch małżonków zespołu metabolicznego, który objawia się między innymi podwyższonym wskaźnikiem BMI, który jest objawem popularnie nazywanej otyłości. Pacjenci z zaburzeniami płodności popełniają bardzo wiele błędów, jeżeli chodzi o prawidłowe nawyki żywieniowe. Wydaje się, że najbardziej szkodliwe jest nieregularność spożywania posiłków, unikanie posiłków, przede wszystkim śniadań, jak również spożywanie bardzo późnych kolacji oraz spożywanie żywności wysoko przetworzonej. Jest to żywność zubożona. Coraz więcej chorób we współczesnej medycynie wymaga modyfikacji żywienia, czyli lekarz po rozpoznaniu jednostki chorobowej powinien razem z pacjentem przedyskutować możliwość leczenia poprzez zmianę nawyków żywieniowych, pewnych składników żywieniowych. Taką chorobą, która wymaga leczenia żywieniowego, jest cukrzyca, jest nadciśnienie tętnicze, są choroby nerek, hipercholesterolemia, ale także, proszę Państwa, niepłodność. Dieta, która wspomaga zdrowie płodności, tak zwana dieta niepłodności, nie stanowi niezależnej terapii. Jest to leczenie, które wspomaga leczenie lekarza, czyli leczenie medycyny konwencjonalnej. Często padają pytania, jak skuteczna jest dieta, jeżeli chodzi o zdrowie płodności. Takich statystyk nie prowadzimy, ponieważ nie prowadzimy monoterapii w postaci diety. Każdorazowo mamy tu leczenie skojarzone, czyli jest duża rola lekarza, rola psychologa, instruktora, jak również dietetyka. Natomiast dieta zawsze będzie miała kluczową rolę, szczególnie w okresie prekoncepcyjnym, wtedy, kiedy kobieta przygotowuje się do poczęcia. Osoba z niepłodnością, czy para małżeńska z niepłodnością, może wymagać leczenia z powodu alergii pokarmowej. Może wymagać leczenia żywieniowego z powodu współistnienia choroby autoimmunologicznej albo choroby tarczycy, albo choroby trzewnej. Żała, która nie zawiera bardzo wiele cennych składników dla zdrowia ogólnego, ale również dla zdrowia płodności. Pamiętajmy, że żywność wysoko przetworzona nie stanowi naturalnego potencjału antyoksydacyjnego. Często posiada związki, makroelementy, tak jak białka, tłuszcze i węglowodany, zmienione, jeżeli chodzi o skład, jeżeli chodzi o ich budowę. Tego rodzaju żywność powoduje tak zwany głód molekularny, czyli spożywamy objętościowo żywność, natomiast nie dostarczamy odpowiednich składników, szczególnie minerałów i witamin. Nadmiernie podwyższonej masie ciała towarzyszą bardzo liczne zaburzenia metaboliczne. Możemy sobie wyobrazić,